Halo, halo, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Gothic 3. O ile sobie dobrze przypominam, to tutaj skończyliśmy chyba już prawie zadania dla Redock i będziemy się kierować ku Cape Town, mojego ulubionego miejsca, do mojego ulubionego osiedla, do mojego ulubionego miasteczka w Gothic 3. Tam jest tak przyjemnie, tam jest taka przyjemna sielankowa muzyczka, że to aż po prostu żal tam się nie udać. Popatrzę sobie, która jest godzina, 15:08. Ile mamy punktów nauki? 2. Chcę tylko tak jeszcze posprawdzę, czy mogę tutaj coś jeszcze sprzedać. Dobra, to idziemy w takim razie do Cape Town. Tak jest. Człowieku, ale chce mi się pić. No to się napij. Pokaż mi. Może pogadam jeszcze z Marlo. Czy ty tu masz coś jeszcze ciekawego? Czy ja ci coś mogę sprzedać? Nie. A, kupię sobie od ciebie wódę w takim razie, skoro... Oj, patelnie. Dzięki panie za twoje hojne dary. Smażona ryba. Dobra, wszystko się przyda. Czy ja już mogę używać tarczy? Niestety nie mogę parować tarczą. Siła 150, zdolności łowieckie 100. I lepsza walka mieczem. Dobra. No to idziemy w takim razie zdobywać kolejne punkty doświadczenia. A może jeszcze tu wstąpię, koleżko. Może parę mikstur leczniczych? 3. O, nie mam fiolek. Czy ty sprzedajesz przypadkiem? O! Teraz mogę już handlować. Pokaż mi swoje towary. Świetnie. Dawaj mi tu fiolki, gościu. I co ty tu jeszcze masz? Aha, grzybki. A, mogę kupić od ciebie już. Ziołamany. Dobra, na razie na spokojnie. To nie. O, masz przepisy. No kurczę, przydałby się przepis na miksturę leczniczą. Aha, z roślin leczniczych, ze słonecznego ziela. To może bardziej z dzikich jagód, bo ich pełno rośnie, dlatego wartość pewnie tego przepisu jest aż 5000 złotych monet. Panie! Dobra, w każdym razie tak. Może bym sobie już zakupił... O, miksturę many, przepis na miksturę many. Dobra. Okej, dobra. I teraz zobaczmy, ile ja tego mogę zrobić. 9. To może zróbmy sobie 5 sztuk, dobra. Ile mam tych mikstur? 8. Dobra. Teraz tak, jeśli chodzi o mikstury wytrzymałości, kurczę, niedobrze to wygląda. Zaledwie 3. Dobra. Czy ty sprzedajesz? Sprzedajesz. To daj mi tak z 4 sztuki, dobra. Idziemy dalej w takim razie. Zapis F4 z tego co pamiętam, tak. Dobra, idziemy dalej. Troszkę wydaliśmy pieniędzy, ale wiadomo, no trzeba się wyposażyć. Oczywiście ja już nie będę zmieniał tego interfejsu, no przyzwyczaiłem się do niego. Chociaż tu częściowo on przypomina ten, jak się tak obserwuje, patrzy, to on tu częściowo przypomina ten oryginalny Gothic 3 HUD. HUD. Także no może nie trzeba będzie szaleć. A czy tu nie było przypadkiem? A nie, to nie tu. To mi się wydawało, że to było jeszcze takie boczne wejście. Była boczna komnata. Dobra, Gelford, co ty tu masz? Możesz... O! Orkowy patrol na farmie nie będzie już sprawiał kłopotów. Chwała Inosowi! Ten oddział naprawdę mnie niepokoił. Nie interesuje mnie, jak tego dokonałeś, ale jestem ci niezmiernie wdzięczny. Przyjmij w nagrodę to złoto, nieznajomy. Dobrze. Wędrujący orkowy patrol został zniszczony. O. Doskonale. Byli niebezpiecznie blisko. Dobra robota. Oto twoja zapłata w złocie. No i pohandlujmy. Dobra. Pokaż mi swoje towary. O, ty masz strzały, chłopie. To ja od ciebie strzały kupuję. Co ty tu masz? Lekki pancerz buntownika. I co ciekawe... Nie ma mieczyków. Czyli co, nie zaznaczyłem frakcyjności zbroi?
To może i lepiej. Wątpię, czy masz rację. Chyba, że te zbroje nie są frakcyjne jeszcze. Lepiej się nie wtrącę. Ale raczej powinny być, coś tu się popsuło. Chyba w czasie instalacji tego content moda. Tego nam trzeba. No, tak mi się wydaje. Miecz straży 65-84. Ostry topór. Ty, ja go mogę z niego, ja go mogę używać. Jeszcze lepsza walka mieczem. 65-84, tak? To on jest lepszy. Tylko tego nam trzeba. Panie, to weź mi pan to sprzedaj. A ile ty chcesz za to? 3000 sztuk złota. To weź pan tutaj, kurczę. To weź pan to posprzedawaj w takim razie. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają. To po co mi dwie halabardy? Po co mi dwa łuki? Gdyby to było takie łatwe. 3385. No to ubranie farmera może nie. Skórzany strój będzie potrzebny do wytworzenia jakiegoś pancerza. Już nie pamiętam jakiego, chyba. Kurczę. No przydałby mi się teraz ten miecz. Lepsza walka mieczem. No miałbym lepszą walkę mieczem. Tylko, że to jest na zasadzie pewnie, że jak będę, ja bym chciał teraz w tym momencie... wiem jak to działa, bo to chyba community patch team chyba to ogranicza, że nie można po prostu obejść pewnych umiejętności, pewnych etapów czy kierunków rozwoju w trakcie osiągnięcia jakiegoś etapu tam, wiem o co chodzi. Czy jeżeli powiedzmy będę miał lepszą walkę mieczem zdobytą w sposób taki, że jest to jako bonusowa umiejętność do danej broni, to i tak nie będzie można teraz jakby tego parowania tarczą sobie zdobyć, mówiąc kolokwialnie. Czyli w zasadzie nie ma sensu. O, kusza bojowa. No może bym spróbował z kuszy też troszeczkę powalczyć. Ja bym zdobył powiedzmy tutaj ten drugi, trzeci stopień. No to z kuszy byłoby, fajnie byłoby sobie poszczelać. Może lepiej nie zwalić. No zobaczymy, ja lubię zdolności łowieckie, lubię być łowcą. Dobrze, także dokonujemy szybkiego zapisu, zapisz grę. I lecimy dalej. Lecimy. Ale nadal mi się to nie podoba. No przydałby się ten miecz, kurde. Przepraszam za kolokwializm. Kurczę, przydałby się, ale to nic, no zobaczymy. Gdzie bym mógł zarobić cash? No gdzie? No... Gdzie? No nie... O, a co ty tu masz? Tylko tego nam trzeba. Gdyby to było takie łatwe... Ty, co to za skrzynia, której się nie da otworzyć? No dobra, zostawmy ją. Może to jest jakaś dziwna skrzynia, której się nie da otworzyć? Dobra, w takim razie idziemy, no cóż, no idziemy. A ty bym teraz strzelił w tego jelenia? Teraz. No jeszcze trochę. I to jest ten łuk asasyński, tak? Asasyna. No. No gdybym jeszcze może naostrzył te strzały, czy tam bełty. Aha, tylko jeszcze nie byłem u Cliffa. Halo, nie byłem u Cliffa jeszcze. Czekajcie, ja tu mam kamień teleportacyjny. Będzie szybciej, dobra. Bo jeszcze z Cliffem nie gadałem. To wrócę się tam szybko. Bo jeszcze z Cliffem chciałem pogadać, zobaczyć co on tam ma za, bo jako kowal pewnie sprzedaje jakieś ciekawe bronie, czy tam może tarcze, zbroje to chciałem, a może bym tu skoczył szybciej, czy nie? Nie chcę żadnych kłopotów. No ja też, to ja sobie skorzystam tutaj z takiego skrótu, można powiedzieć. Dobra, gdzie ty jesteś, Cliff? Niech pomyślę. O, czekaj. Co ty tu? Aha, czy ja z nim już handlowałem?
To ja myślałem, że on miał... A, wiem, Joey. Joey ma tą opcję, żeby móc, wiem... On ma tam to ograniczenie ze względu na reputację. Dobra. Ten miał chyba, tak. Dobra. Pokaż. O, ubranie łowcy. Dodaj mi strzały oczywiście, bo to jest jakby towar tutaj. A, róg jelenia sobie kupię już. To się tam przyda. Ty, bo ja tu mam jakiś ten. O, 10 siły. No tylko właśnie, to jest właśnie ta kwestia. No mam amulet siły dający plus 10 punktów siły. Tylko co z tego, jak pewnie, gdybym chciał teraz na przykład sobie nabyć tą umiejętność, parowanie tarczą, gdybym chciał ją zdobyć, no to prawdopodobnie by się to nie udało. Także ja to sprawdzę. Jeżeli powiedzmy zdobędę kolejny poziom, to zobaczymy, czy to tak działa, ale chyba nie. Z tego co pamiętam, to chyba trzeba te umiejętności zdobyć sukcesywnie. Nie można tak właśnie sobie pewnych etapów, że tak powiem, tutaj przeskakiwać czy omijać. To dawaj WD. A, jeszcze jedno, ja tu zapomniałem, że ja sobie tu mogę przypisać, to jest tak, 6, 7, 8, 9. To ja sobie tu tak przypiszę te miksturki. I teraz sobie tu mogę kliknąć po prostu na klawiaturce elegancko. Mam szybki dostęp tutaj w dolnej części klawiatury, tak? Łuk Arminy. No ten miecz straży by się przydał, ale muszę zarobić. I sam nie wiem, czy ryzykować utratę pieniędzy. No ten miedź jest lepszy, kurczę. Dobra. Niech się dzieje, co chce. Dobra, ja kupuję od niego ten miecz. Tym bardziej, że mogę go używać, nie? Dobra, to sobie kupię w takim razie. Pierścień łowów. No to ten pierścień może się przydać. Fala mrozu. Poziom many. Ile ja mam many? No to ja i tak tego nie mogę używać, nie? No tu mam jakąś łopatę, jakieś jeszcze... Co ja tu mam? Maspa wyspy Irdorat. No tam słyszałem szczęg otwieranego... No to tą tarczę... Kurczę, to jedną tarczę bym sobie zostawił. A, to posprzedawaj mu te jakieś. To topór drwala, nie? Co to jest? A to zardzewiały topór bojowy, to nie jest bez wartości właściwie, nie? Kurczę, no miałbym dobry miecz. No to czekaj, po co mi tyle łyżek? Sobie jedną zostawię. No to chochla. Nóż jak każdy inny. No to sobie zostawię. Dobra, drewniana tarcza. Dobra. Kupuję ten miecz, kurczę, panie. Dobra. I to patrz pan teraz. O, piękny miecz. Dobra. Dobra, przepisany. A to jest co? To jest jednoręczny? O, piękny miecz. Dobra. Bo teraz mam umiejętność lepsza walka mieczem, więc zawsze to jakieś takie o. Dobra, jedziemy. No, tu już się zrobiła 17:46, no ale to czasami trzeba. No to jeleni na razie nie ruszamy, tak jak wspominałem. Tutaj jest dzika jagoda pewnie, tak. Dobra, zrobię sobie zapis jeszcze taki ogólny. I jedziemy z koksem, nie? Jedziemy z koksem, jak to mówią. Jak to mówił mój swego czasu taki mój nauczyciel z chemii. Kto zna, to zna, to nie zna, to trudno. O, przetestuję sobie miecz. Właśnie. Dobra, zioło many. Ogrzy liść. Ach, dobra, niech sobie ucieknie. Ścierwojadki, chodźcie tutaj. Au. O, i on ma większy zasięg, ten miecz. No, tu było blisko. Szóstka.
Dobra, szósteczka. Jeszcze raz szósteczka. Dobra. A, przecież ja mam mięso. O, nie ma mięsa. No to trzeba będzie się udać na strawę duchową. Dobra. Dobra, idziemy dalej. Co to, jeleń? Tak. Czekajcie, bo tu gdzieś widziałem jeszcze roślinkę, to się tam wrócę. Bo takie rzeczy to lepiej zbierać od razu. Dziewiątka. Dobra. Takie rzeczy to lepiej zbierać od razu. Tak mi się wydaje. Gdzieś to tu widziałem, nie? Czy mi się wydaje? No, że mi się wydawało. Dobra, nie, wydawało mi się, dobra. Najwyżej wrócę tu jeszcze kiedyś. A, tu są te ziela lecznicze, dobra. No, ta wytrzymałość, tu trzeba będzie troszkę popracować nad tą wytrzymałością jeszcze. Dobra, idziemy do Cape Dawn. Śmigamy tutaj. O, głodny wilk. Aha, bo tu będzie pewnie jakiś quest. Aha, dobra. To zobaczymy, dobra. Na razie zjem sobie mięsko. Zapisz. Możemy z nimi powalczyć. Tutaj bym nawet wypił w ten sposób. Ile tu jest? Dwa? Jeden? Jeden. Trzy, no nie! Uciekaj, run forest! No nie, to było głupie. To było głupie, przyznam. To było głupie. Nie, nie. Ale to było dobre, jeden wilczek. A tu nagle, hal. Od razu trzy. Cała wataha na mnie się rzuciła. Kurczę. Co to ma być? Kurczę blare. Co to ma być, panie? Także tak się tu ustawiły. To ja was tu rypnę i no roz. Patrzcie się teraz. No ja mam sposób. O właśnie, takie coś mam, takie na was tutaj. Tak, i one się tu będą siekać, a my sobie w międzyczasie tego trzeciego. A gdzie jest ten trzeci tu? Nie, wy się tu siekajcie. No. Ładnie. O, świetnie. O, jak miło. No, widzicie, i same się wytłukły, jeszcze doświadczenie zdobyłem. Taki trik zastosowałem tutaj. Zapisz. Zapisz, panie. Jedziemy dalej, panie. Jedziemy. Póki czas. Lecimy. O, to znowu wygodne wilki. Czy poradzę sobie z dwoma? No, a dam sobie nowy zapis. Być może sobie poradzę. Jak myślicie? A tu coś jeszcze jest? Nie. Dobra, zobaczmy, co ja tu mam. To myślę, że z dwoma dam radę. No, tylko trzeba było sobie trafić. Nie. No, chyba jedna nie. Nie, jeszcze za wcześnie, kurczę. Dobra, jeszcze za wcześnie, nie ma co kozaczyć. Jeszcze nie ma co kozaczyć, zwłaszcza na poziomie trudnym, to te wilki są takie, że takie... Nie? To jest masakra jakaś. No one tam tak spamią, że normalnie można dostać apopleksji z poplątaniem. Dobra, kurczę, chodźcie tutaj. A, tu jest Jens. Kurczę, no przydałoby się załatwić te wilki, tylko...
Jakby to zrobić, żeby on tu jeden podszedł. Ty, mały ty. No bo dobra, no dawaj tam. No. Kurde, nie trafiłem. Dobra, no, au. Nie, nie tak, nie tak, nie tak, kurde. Szóstka, panie. Nie, no pokonamy je, tylko muszę tutaj się troszkę cofnąć. No, nie teraz, no! Boże, jaki ten gotik jest beznadziejny. Pod tym względem. No i chyba zginę. Ja! Kurczę, prawie, no. Arr! Kurczę, muszę je załatwić. Co za upór, determinacja. Kurczę, już 20 minut odcinka jest. Kurczę. Nie. Ajajaj. Kurczę, no. Gdyby ten armor był trochę lepszy, no kurczę, ja tu nie mam lepszego armoru. Nie mam. Kurczę, nie mam zbrojki lepszej, panie. No, zasięg broni jest w porządku, bo aż 84, tylko kurczę, A nie mam takiego, jakiej jeszcze kuli ognia, czy coś? A weź pan rzuć tym. A, tylko że ja nie mam odpowiedniej liczby many chyba. Kurde, fajny czar. No szkoda używać przywołania zwierząt na tak małą liczbę. Ty chyba, że sobie przyswoję tego, czekajcie. No, to jest fajne też. O, mam zwierzątko pod kontrolą i teraz patrzcie się. Patrz jaki trik, kurde, nie trafiłem. I patrz, i teraz mam przyswojonego zwierzaka. No i mam wilczka. Tylko trzeba uważać, bo jak go odeślę, że tak powiem, do swoich kumpli, to mnie tu zaciuka. Zapisz. Tylko oczywiście nie zapamięta się to pewnie. No mam tutaj dwa, więc jakby ten jeden siekał. Dobra, to załatwmy te głodne wilki tutaj najpierw. Zapisz. Szybki zapis. No i czekajcie, ja sobie tu łyknę jeszcze... No czekajcie, bo ja skoro mam głodnego wilka oswojonego. No, tylko... Dobra. No i kto wygra? Kto wygra? Ja wygram. Ile ty masz życia? No to jeszcze się przydasz, chodź chłopie. Nie, ty się jeszcze przydasz mi tutaj. Chociaż nie, on już ma mało życia. Dobra, wracaj. Chodź tu. Kurde. No chodź tu, cymbałko. Dobra. No bo to jest część misji prawdopodobnie, więc tak czy siak i tak musiałem tego wilczka załatwić. Dobra. Dobrze. Wszystko idzie zgodnie z planem. No może nie zupełnie, ale no nie zupełnie, bo straciłem troszkę czasu na załatwienie tych wilczków. No ale dobra, chodźmy pogadać z Jensem. Przepraszam, skoro tutaj już tak sobie siedzi. Przez orków niewielu tu ostatnio podróżnych. Zgubiłeś się, czy idziesz do wioski? Udaję się do wioski. Szukasz roboty, co? No. Zależy od roboty. Najemnicy w wiosce potrzebują więcej ludzi, więc jeśli umiesz się posługiwać bronią... Czekaj, ja wrócę do ciebie, tylko tu coś się dzieje. Co tu się dzieje? A, te głodne wilki. Tylko muszę sobie zapisać, żebym sam nie dostał rykoszetem. No, przerzucił się. Pokazałeś mu. No, czekajcie, ja sobie wypiję miksturkę.
Nienawidzę tych bestii. Pięknie, zarobiłem. Co jest? Gdzie on biegnie? A, tu. Dobra, pomogę wam w takim razie, skoro już tak się bronicie przed tymi wilczkami. Ale nie... Wilka, halo. Jok dostał. Dobra, niech uschnie, bo to asasyn pewnie jakiś. Dobra, to taki tekst strzelił. Dobra. Dobra, idziemy pogadać jeszcze z Jensem. Chodź, Jens. Co tu robisz? Jestem myśliwym, ale nastały ciężkie czasy. Zbyt wiele wilków, zbyt mało dziczyzny. Na szczęście orkowie nieźle płacą za wilcze skóry. Tak? Nauczysz mnie polować? Mógłbym, ale co z tego będę miał? A czego ci potrzeba? Przynieś mi 10 wilczych skór, które będę mógł sprzedać. Orkowie w Cape Dan mają ich sporo. Wtedy nauczę cię polować. Dobrze. Pokaż mi swoje towary. Co ty tu masz, chłopie? No, przydałoby się ten przepis na ostre strzały. Dobra, kupię sobie wodę, ale mam mało pieniędzy. Ale to zarobię sobie. O, skórzany pancerz, ciekawa zbrojka. Ciekawa zbroja. Aha, pieczone mięso jelenia. To może bym to już kupił w sumie. Dobra, nie będę się spłukiwał co do grosza. Dobra, idziemy. A która jest godzina? 19:36. No dobra, to powiedzmy, że... Ja sobie tu zapiszę. Jaki mamy czas? No, jeszcze mamy trochę czasu. Dobra. Dobra, tu pozbieram sobie roślinki. No i co? No i gadajmy z tymi ludźmi tutaj. No, zacznijmy tutaj kolejny rozdział, czyli Cape Dawn. Uhu, nowa twarz. Jestem najemnikiem. Nazywam się Silas. Siema. Interesuje mnie... Kolejnym biedakiem próbującym związać koniec z końcem. Wiem, jak to jest. Wszyscy wiemy. Zgłoś się do Bufforda. Może on ma dla ciebie jakąś pracę. Jeśli będę miał farta, dostaniesz moje stanowisko. O. Kim jest Bufford? Dowodzi tutaj. Przynajmniej nami, najemnikami. Jeśli więc nie jesteś orkiem i nie należysz do Uruka, to Bufford stanowi dla ciebie jedyną szansę, aby tu do czegoś dojść. Znajdziesz go na końcu głównej ulicy. Zwykle stoi przy swojej chacie. Mhm. Co tu robisz? Muszę pilnować tych niewolników. Jeden z nich niedawno uciekł. Od tej pory nie zostawiamy ich samych nawet na chwilę. O. Co znajdę w mieście? Mieście? O Cape Dawn. Można powiedzieć wiele rzeczy, ale nie można go nazwać miastem. Nie ma tu nawet porządnego paru. Główny problem dobrze, to... że chociaż jest robota, poradzisz sobie. Dobra. A, czyli to główny problem, nie ma baru. Właśnie, ognisko. Ognisko. Dobra, ognisko. Chodźmy do ogniska. Chodźmy do ogniska, panie. Przysmażyć troszkę mięsa. A co ty tu masz, chłopie? No, może obmyję się z brudu po walce? No, skoro taką mam możliwość. Dobra. A, pi, gościu, pi. Dobra. No dobra, co ty tu masz? Czy ty tutaj coś widzisz w ogóle? No zapiszmy sobie. No, wytrych, chleb, woda się przyda do mikstur. Dobra. Tylko tak się zastanawiam, czy się przespać, bo jest godzina 27, więc chyba się prześpię. I wtedy zaczniemy, jak to mówią, na świeżo. O, i więc i lepiej będzie wszystko widać na ekranie. O, dobra, siopnijmy sobie przy ognisku. Przysmaż, przypieczmy mięso. Tak jest. Mam już 19 pieczeni, to już jest pokaźna ilość. Dobra. I dajmy sobie jako piąteczkę, dobra. Dobra, no to co? No to gadamy tutaj. Zaczynamy wątek Cape Dawn.
Na pewno masz coś lepszego do roboty. No na pewno, niż rozmowa z tobą. Dobra, to tu jest. A co znów chodzi, mora? O, i ta muzyczka. Co robisz w tym miasteczku? Miasteczku? Cape Dan to dziura zabita dechami. Wolałbym przyłączyć się do moich braci nieopodal Vanguardu, stolicy naszego marionetkowego króla, niż stać tu na warcie. Potrzeba ci czegoś? O tak, potrzebuję ciszy i spokoju. Więc nie wszczynaj żadnych rozrób. Trzymaj się z dala od cudzych rzeczy i nie bij się z nikim bez naszej zgody. Mam nadzieję, że się rozumiemy. Mora. Mora. Hej, Mora. A tu już gdzieś skóry mogą leżeć, nie? O. Dlaczego się tu skradasz? Aj, gościu, chciałem tylko skórę sobie gwiznąć. Znaczy nie gwiznąć, bo one tak naprawdę leżą tutaj po prostu tak o. O, Harek, to ty jesteś? To pewnie jakiś quest będzie z nim związany. To zaraz zobaczymy. Ktoś go tu chyba nieudolnie ukrył. O, co tu mamy? O, nóż, jakieś fanty. A, chram Beliara. To na razie... O, mam punkty nauki, ludzie. No i ciekawe, czy... Ale to nie, bo mam za mało punktów nauki. No ja bym się chciał się nauczyć tu ostrzenia oręża. Tak, tak, tak! Ale chodźmy najpierw wykonać zadania tutaj, bo skoro już jesteśmy w Cape Dawn. No bo to trzeba się do Cliffa wracać, nie? Nie chcę mi się do Cliffa na razie tutaj... Potrzebuję ciszy i spokoju. Dobra, kto ty jesteś? Hej, ty! Wyglądasz, jakbyś potrzebował kilku złotych monet. Tak? A na jakiej podstawie tak twierdzisz? Kim jesteś? Asasynem, sługą Beliara. Pochodzę z południa, spoza waszych granic. Przybyłem do tego kraju, żeby zaoferować orkom moje usługi jako łowca niewolników. Zniewalacie ludzi dla orków? To praca jak każda inna. A właśnie... Niedawno sprzedałem orkom prawdziwego paladyna. Sprzedałeś orkom paladyna? Jest w latarni morskiej. Orkowie go przesłuchują. Dali mi przyzwoitą cenę, ale jego ekwipunek był bezwartościowy. Pęknięta zbroja, tandetny puchar, kilka drobiazgów. Puchar? A czego oczekujesz w zamian za swoje złoto? Jeden z moich niewolników zbiegł. Harek, ten parszywy kretyn. Nie mogę się stąd ruszyć. Więc ktoś inny musi go dla mnie złapać. Może ty? Wyglądasz na doświadczoną osobę. Co się stało z ekwipunkiem schwytanego paladyna? Jest u Urkrasa. Dał mi za niego marne 50 złotych monet. Aha, czyli muszę pogadać z Urkrasem. Dobra. Złapię dla ciebie Hareka. Gdzie on jest? Gdybym to wiedział, już bym go miał z powrotem, nie sądzisz? Pewnie wciąż jest w okolicy. Ktoś mógł go widzieć za miastem. Ale niemiły. No zamiast... Życie łowcy niewolników ma swoje zalety. Pomóż mi, a opowiem ci o tym więcej. Dobra, zobaczymy czy w ogóle go będę chciał przyprowadzić do ciebie. Nie lubię ludzi, którzy handlują innymi ludźmi. Dobra, zapisz grę, zobaczymy. Są takie wybory, nie? Jak to w życiu. Ja żartuję, śmieję się. No ładne to Cape Town. Dobra. Co my tu mamy? Zniewolony łowca. Aha, tu jakiś jest koleś. Esiel. Nigdy cię nie widziałem. Czego tu szukasz? Co ty tu robisz? Jestem miejskim alchemikiem i jestem bardzo zajęty. Chcę kupić miksturę. Wyglądam na takiego, który sprzedaje towary byle komu? Będziesz musiał coś dla mnie zrobić, mistrzu brawury. Mistrzu brawury. Czego chcesz? Potrzebuję torby surowców do mojej pracy. Przynieś mi tuzin ziół leczniczych, a może ubijemy interes. Gdzie mogę znaleźć zioła lecznicze? Rozejrzyj się przy latarni morskiej. Wczoraj widziałem tam kilka sztuk. Możesz mnie nauczyć czegoś o alchemii? Zrób coś dla mnie, a ja pomyślę, jak mogę ci się odwdzięczyć. Coś za coś. Tak jak... Wcale się nie dziwię, nie protestuję.
To jest tak w życiu, nie? Coś za coś. Dobra, a ten co tu za namiot? O, ukryli strażnika za tym. Ciekawe. Dobra, a tu kto to jest? Zachowuj się w tym mieście, przybyszu. Inaczej wkrótce będziesz tylko kupą karmy dla ryb. Czyj to dom? Żyje tu Uruk, władca tego miasta. Nie myśl nawet o przechodzeniu przez te drzwi bez pozwolenia, dobra? Ja nawet nie miałem. Przede wszystkim Uruk wymaga hołdu i daniny od każdej mory, która chce się z nim zobaczyć. Tyczy się to całego Cape Town. Miasto nie jest w stanie zarządzać się samo. Jeśli chcesz marnować jego czas, musisz najpierw okazać swoją wdzięczność. Rozumiem. Nie, to na razie jeszcze nie. Dobra. O, Buford pewnie, tak? Cześć, Buford. Jesteś tu nowy, prawda? Chcesz pracować dla orków? Ty tu rządzisz? Tak, ale tylko najemnikami. Miastem władają orkowie. Ale nie jest tak źle być najemnikiem na usługach orków. A ty? Znalazłbym zajęcie dla takiego silnego faceta. Nauczysz mnie walki. Aha, czy on mnie może uczyć walki. Dobra. Jak patrzę na czas odcinka, 36 minut. No. Nie to chciałem. A gdybym chciał się przyłączyć do najemników? No dobra, słuchaj. W kontaktach z orkami twoja reputacja jest najsilniejszą walutą. Każdym miastem w królestwie rządzi ork. Tu w Cape Dan władcą jest Uruk. Jeśli zdołasz przekonać orków, żeby pozwolili ci porozmawiać ze swoim władcą, dalej pójdzie już z górki. Masz dla mnie jakieś zajęcie? W pobliżu miasta kręci się pełno wygłodzonych wilków. No właśnie. Od czasu do czasu pożerają kilku niewolników. To bardzo złości orków. Tak jest. Znajdź wygłodniałe wilki i rozpraw się z nimi. Jasne. Jak mogę zjednać sobie orków? Oddaj im jakąś przysługę. Pokaż im, że możesz być przydatny, choć jesteś tylko człowiekiem. To proste. W końcu dopuszczą cię do Uruka. Będę śledził twoje poczynania. Mogę zrobić dla ciebie coś jeszcze? Porozmawiaj z kwatermistrzem Deckardem. On zawsze ma jakieś zadania. Poza tym możesz u niego dostać nowy ekwipunek. Gdzie znajdę kwatermistrza Deckarda? Udaj się w stronę latarni morskiej. Mamy niewielką chatę za magazynem Urkrassa. Kwatermistrz pilnuje tam naszych zapasów. Okej. Okay. Nie, nie. Dobra. Mamy 12 punktów nauki, tylko mamy, kurczę, tylko gorsza sprawa, bo czas odcinka się kończy. To może załatwmy te grasujące wilki w okolicy. I wtedy... Tu jeszcze jest Harek, nie? Tutaj tego Hareka miałem schwytać. Tak. Miałem załatwić te... Znaczy nie załatwić, tylko miałem... O, tu jest ten Harek. Co? Kto? Czego chcesz? Odejdź! Spokojnie. A co ty tu robisz? Spokojnie, kolego. Szukam ziół. Ziół, tak? Znalazłeś coś ciekawego? Jasne, mam parę ziół leczniczych. Pewnie nie masz przy sobie kawałka pieczeni, co? Jasne. Proszę, weź to. Super! Dzięki, stary. Oto zioła lecznicze. Stanowilibyśmy zgrany zespół. Dzięki. Jak mogę znaleźć zioła? To proste, jeśli wiesz, gdzie szukać. Na przykład gdzie? Na zboczach gór. Jeśli będziesz miał szczęście, możesz znaleźć całe połacie. Nie wyglądasz mi na zielarza. Dobra, wygrałeś. Jestem niewolnikiem. Uciekłem z Cape Dan. Znalazłeś mnie, ale nie podejmuj pochopnych decyzji. No i teraz pytanie, czy mam go zabrać do tego Gamala, czy nie? No teoretycznie... Znaczy, wydaje mi się, że dobrze byłoby go zabrać. Ale z tego, co pamiętam, to on miał, on tam coś w zamian za zaniechanie tego zamiaru, coś tam nam ma zaoferować, ale no nie wiem. Powiesz mi coś ciekawego? Pochodzę z tych okolic, więc na pewno znajdzie się parę rzeczy, o których mógłbym ci opowiedzieć. Więc jak? Pomożesz mi się stąd wydostać, czy połakomisz się na te kilka nędznych monet, które oferują za moją głowę?
Tylko z tego co pamiętam, to tam jakaś reputacja dla asasynów jest czy coś, nie? Gdzie chcesz iść? Dobra, nie stracę. Przeprowadź mnie przez wioskę do myśliwego Jensa. Ukryję się u niego na jakiś czas, zjem parę porządnych posiłków. Ręka rękę myje. Może nie grzeszę odwagą, ale jestem sprawny i zręczny. Jeśli mi pomożesz, nauczę cię paru sztuczek. Dobra. Zabiorę cię stąd. Dobrze. No dobrze, chodź gościu. Ach, no widzisz, taki jestem. Dobra, chodź. Chodź za mną. Co twoja kolej? Co tam się dzieje? A, pewnie tam się tłuką. Dobra, to ja tam zaraz skoczę do nich. Przyprowadziłem ci gościa. Harek musi się na jakiś czas ukryć. Dobrze, może się zatrzymać u mnie. Znajdę tu gdzieś w okolicy zioła lecznicze? Poszukaj wyżej, w górach. Może dopiszę ci szczęście. Uważaj tylko, żebyś nie skończył jako karma dla wilków. Dobra. No i co? Dzięki, przyjacielu. Nie zapomnę ci tego. Przypomnę się, jeśli będę czegoś potrzebował. W porządku. Proszę, weź przynajmniej kilka mikstur. Będziesz ich potrzebował. Aha, akrobatyka. No, może się przydać akrobatyka, no. Dobra, może zróbmy tak. Ja tu zapiszę. Bo już czas odcinka jest w miarę taki dosyć, no już taki dość porządny. Także cóż, ja sobie usiądę przy ognisku jeszcze. Usiądę sobie tutaj z Jensem. Nie mam pieczeni. No w każdym razie dzięki za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na kolejne. Będzie się działo, bo Gothic 3 to jest tak długa, tak rozbudowana, tak po prostu złożona gra, aplikacja growa, także zapraszam do kolejnych odcinków, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie dla rozwoju, dla zasięgu, będę się starał po prostu jak najlepiej tutaj prezentować swój materiał, rozwijać kanał, także cóż. Trzymajcie się, udanego dnia i tak dalej, i co? I siemano!